Dzisiaj przerobiłem kolejne radio. Dołączyłem taki moduł Bluetooth, nawierciłem. Ten rezystor usunąłem, żeby nam nie było żadnych szumów, nam nie przechodziły. Ten rezystor został odwrócony stąd. Ten rezystor został odwrócony stąd. Tutaj ścieżkę przeciąłem i ją do masy dałem. Podłączymy sobie radyjko. Jeśli właśnie nasza zmiarka nie chce się aktywować, no to trzeba się rzeźbić, wpinać się w tor AM. Jakby ktoś wiedział, jak w tym radiu wysterować zmieniarkę, to by było fajnie. Więc wykorzystałem to, żeby to zamontować. To jest TDA7340G. Ten stabilizator napięcia, żeby nam nie wyładował akumulatora. Jest radio włączone i świeci się dioda na module Bluetooth. A jednak takiego wała jak Polska cała. No więc tak by było, ale nie jest, więc trzeba było to zrobić inaczej, na mono. Teraz jak wpisać kod? Aż w plastik roztopiło od alkoholu. Poświęciłem na to ponad 14 godzin, żeby tu rzeźbić. Cześć, witajcie. Dzisiaj przerobiłem kolejne radio Aura CD do Seata, tylko to jest jakieś chyba starsze. Dołączyłem taki moduł Bluetooth, ten jest akurat uszkodzony, ale tutaj w środeczku już jest zamontowany taki jak trzeba, nowy. Wnętrze tego radia jest inne niż te, co robiłem poprzednio, ponieważ tu mamy dwa układy rozdzielone. Tam miałem układ scalony, który obsługiwał wszystko i tam się podłączyłem pod zmieniarkę. Tu wam podlinkuję ten film. Tam się podłączyłem pod zmieniarkę. Za każdym włączeniem radia od akumulatora trzeba było sygnał zmieniarki zewrzeć i rozewrzeć. Tutaj ten patent z tym właśnie zmieniarką w tym radyjku nie działa. To też jest Grundig, tak, Grundig, Portugal. I tu jest numer SES2Z6B15, coś tam. Ja miałem inną rewizję tego radia tam, nie wiem. SES2Z było 6B, ale tam było 6C na przykład, albo 6D, już nie pamiętam dokładnie. Jakby ktoś wiedział, jak w tym radiu wysterować zmieniarkę, to by było fajnie, ponieważ na zmieniarce, jak się adoptuje zmieniarkę, to mamy prawy, lewy kanał. Ja tutaj wpiąłem się w tryb AM, czyli zmieniając FM AM, w trybie AM działa nasz moduł Bluetooth, ale tryb AM jest mono, więc musiałem obydwa kanały z tego modułu, czyli prawy, lewy, te dwa druciki są połączone razem i po prostu wchodzą nam na tor AM, czy AM, jak tam można to nazwać. No i masa sygnału jest po prostu poprowadzona do masy. Zaraz wam to pokażę wszystko pod mikroskopem. Tutaj jest mikroskop. Włączymy sobie też radio korzystając z Ridena. I wam to pokażę, jak to działa, jak to wygląda. Przez ten moduł nie da się rozmawiać, bo są też takie moduły z mikrofonami. To jest zwykły moduł tylko i wyłącznie do odbierania muzyki. Jak ktoś dzwoni, to wam ten moduł przestaje nadawać muzykę. Macie normalnie telefon. Są też takie moduły wpinane gdzieś tutaj właśnie, które mają też wyprowadzenie do mikrofonu, tylko jakość dźwięku jest gorsza. Ten moduł jest troszeczkę lepszy, bo w Citroenie mam właśnie taki moduł wpinany z mikrofonem, no ale on tak nie gra, nie ma takich mięsistych basów. Dobra, włączam mikroskop i pokazuję wam, na czym polega ta przeróbka. Partnerem kanału jest PCBWay. Z okazji świąt do końca roku wykonanie druku 3D czy obróbka CNC nawet 50% taniej oraz wiele innych kuponów zniżkowych do wykorzystania. Dodatkowo tajemnicze szczęśliwe losy do zgarnięcia, na przykład ja wylosowałem moduł ESP32S do odebrania przy okazji składanego zamówienia. Przypominam też o akcji Projekty z widzami, jeśli chcielibyście wykonać wspólnie ze mną projekt. Wszystkie szczegóły w opisie filmu. Dzięki za oglądanie. No dobra, słuchajcie. To jest masa, to po prostu zwykła masa, to jest masa naszego sygnału. Prawy, lewy są podłączone pod ten kondensator. Ten kondensator jest w szeregu z ścieżką do naszego układu. Tu wam już pokazuję numer. To jest TDA7340G. To jest pin pierwszy, to nam oznacza pin pierwszy. A tu mamy pin 38. Tak, to do tego pinu jest podłączona ta strona kondensatora. Już wam to pokazuję na mierniku. Kondensator ma nam odciąć składową stałą, więc po prostu się wlutowałem po tej stronie. Już wam to pokazuję. Tak. To jest ta nóżka. A ta nóżka to jest właśnie drugi tor AM do robienia jakichś bipów. I tutaj przez kondensator i przez rezystor, który odkręciłem, widzicie? Ten rezystor usunąłem, żeby nam nie było żadnych szumów, nam nie przechodziły. Tak samo tutaj do tej ścieżki też jest podłączone, rezystory są, które są gdzie? Które są, o tutaj. Nie wiem, czy teraz to widać. Tutaj rezystor, on był tutaj, ja go odwróciłem. I tutaj też są rezystory.
O, widzicie? Tak będzie widać lepiej. Ten rezystor został odwrócony stąd, ten rezystor został odwrócony stąd. On jest przy układzie właśnie tym TDA, bo chyba ten układ nam z głowicy daje sygnał. Nie pamiętam już dokładnie, jak to było. I też ten układ, zobaczcie, tutaj ścieżkę przeciąłem i ją do masy dałem. Tu do masy była taka cienka ścieżka, która tu szła. Ona została tu przecięta i ona jest chyba z tego pinu, 25 pin, coś takiego. Ta po prostu ścieżka to była ścieżka też od toru AM i żeby nie robić szumów, ona została ucięta, bo ona sobie szła właśnie przez ten kondensator z tego oto układu, więc można by ten kondensator wyrzucić i tą ścieżkę podłączyć do masy i chyba to jest nawet masa tutaj obok. Ja trochę nie widzę, bo mi przewody zasłaniają. No po prostu można też wyrzucić, nie umasawiać, ale wolałem umasowić ten pin. To był chyba pin 25. Ja wam tutaj wrzucę datasheeta, wam pokażę, który to jest pin tego układu. Nas tak naprawdę właśnie interesuje ten układ i ten układ. I tutaj właśnie też widzicie, jak to jest zrobione. I wam jeszcze to zmierzę, żebyście na jednym obrazku może to widzieli. Staram się zrobić, że tak. Ta ścieżka po prostu szła do tego układu poprzez te dwa rezystory. Także to zostało wyrzucone, żeby zmniejszyć szumy i faktycznie były szumy większe. Na 20 ustawienia radia dość radio szumiało, ale już właśnie przestało. Więc tak naprawdę to jest całe podłączenie oraz tutaj, nie wiem czy widzicie, ja teraz pokażę to do telefonu. Tu na telefonie widać, tu były takie dwa miejsca, tu próbowałem tranzystorem N załączać ten stabilizator napięcia, żeby nam nie wyładował akumulatora, bo to jest właśnie ważne, no, nie udało się to, po prostu ja to nawierciłem, podgiąłem do góry, przykręciłem ten stabilizator napięcia, to jest 7805CV, czyli stabilizator 5V. Teraz tak, mamy IN, to jest pierwsza nóżka, to jest IN, środkowa to jest GND, a OUT to jest OUT. OUT idzie nam do zasilania 5V naszego układu. Ten układ jest podłączony do masy z pustego kondensatora, idziemy pod mikroskop. Tu jak jest układ, zobaczcie, tu jest jakiś tam takie, o, tu jest taki układ TDA 1572 i tu niżej po prostu masę wziąłem z jakiegoś kondensatora, którego nie ma i to jest masa, do tego złącza tutaj mikrozy przelutowane, tak widać, to jest do masy, na plus naszego zasilania właśnie idzie nam nasz stabilizator i nasz stabilizator w tym radiu nie było stabilizatora 8V, masa tutaj jest też na stałe. Masa też jest z jakiegoś pustego kondensatora. Jakieś, czekajcie, wam znajdę punkty odniesienia. Jak jest ten nasz TDA, to tutaj sobie wziąłem masę z naszego jakiegoś tam pustego kondensatora do. Chociaż on tak naprawdę mógłby plecami się stykać po prostu z radiatorem, ale że dałem tutaj pasty termoprzewodzącej, żeby było na pewno, żeby masa była dobra, pociągnąłem ją przewodem. I teraz IN. Skąd jest wzięty IN? IN jest wzięty z takiej ścieżki. To jest po prostu 9V. Robione przez jakiś tam układ. Tu jest chyba taki układ TDA, a nie, sorry, SA65, chyba mi się wydaje, że on robi te 9V, tylko te 9V jest tak dziwnie rozprowadzone, bo te 9V zasila bardzo dużo układów, zasila nam na przykład również ten nasz TDA tu na kondensatorze, tylko on do tej linii jest podłączony przez 22-ohmowy rezystor i po prostu znalazłem, gdzie ta jest szyna zasilająca. Tu mamy szynę 9V, też tutaj próbowałem się lutować, no, żeby po prostu było bliżej, to widzicie tutaj, jak jest takie żółta, taka, nie wiem, cewka, dławik, nie mam pojęcia, co to jest tak naprawdę. Obok tych elementów, tu jest takie V i z tej po prostu ścieżki można wziąć 9V lub można też je właśnie wziąć z tego miejsca. Tutaj po włączeniu radia właśnie mamy 9V, jak wyłączymy radio, to nam wtedy nasz stabilator 7805 się wyłącza i nie będzie wyładowywać akumulatora, bo wcześniej zrobiłem tą przeróbkę, że po prostu z 12V robiłem 5V od razu z tym stabilizatorem, no i po prostu cały czas się świeciła dioda załączenia naszego modułu i to by nam wyładowało akumulator, czyli jest tak zrobione, żeby właśnie po dopiero włączeniu radia wszystko się nam załączało. Teraz sobie to radyjko podłączymy. Podłączymy sobie radyjko. I wam pokażę, jak to działa. Partnerem odcinka jest Renex. Na www.sklep.renex.pl kupicie sprzęt lutowniczy, narzędzia i wyposażenie warsztatowe czy produkcyjne. A za każdy wydany 1000 zł otrzymacie 150 zł rabatu na zestawy mat ESD.
Pamiętajcie, że z kodem rzeźbiarz10 macie 10% rabatu na cały koszyk. I pod tym filmem możecie zgarnąć darmową matę SD od Renexu. Szczegóły w opisie filmu. Dzięki za oglądanie. Teraz jak wpisać kod? Pierwsza cyfra, lecimy aż do zera. Tu jest kod 416. Przytrzymuję PTI prog. Teraz zobaczcie, jest radio włączone i świeci się dioda na module Bluetooth. I jak wyłączę radio, przestaje się dioda świecić, moduł gaśnie. Także jest to bardzo fajnie zrobione. I teraz, gdy włączymy nasze radio, to mamy jakieś tam radio. I teraz tak, klikamy, pokazuje się nam FM. I zarówno na MW oraz na LW, bo to są obydwa rodzaje modulacji AM, czy tam AM, nie wiem jak to się poprawnie mówi. Na obydwu tych kanałach teraz nasz moduł gra. No i co? Tak to wszystko działa. Także ja to jeszcze idę włączyć do samochodu, wszystko przetestować, ale już to poświęciłem na to ponad 14 godzin, żeby tu rzeźbić. Ile? Właśnie te zasilania, nie zasilania, szukać co jak włączyć, wyłączyć, o co chodzi z tym mono, nie mono. No, dowiedziałem się właśnie, bo wcześniej podłączałem się pod dwa kanały, prawy, lewy tego AM. Nie wiedziałem o co chodzi, czemu to nie działa. No po prostu radio AM jest nadawane mono, nie jest stereo. Więc układy są pod tor AM, są właśnie mono. Próbowałem się pod CD6, widzicie jest changer. I zbierając pin, już wam pokazuję na schemacie. Tu mam taki schemat. To jest właśnie schemat z tamtego filmu. Pin 14 zbierając do masy, klikając changer, on będzie miał błąd. Trzeba rozewrzeć, znowu changer i w moim radiu to działało. Tutaj się nie da. Próbowałem pin 14 oraz pin 13 zbierać do masy. Nie udało mi się aktywować zmieniarki właśnie w tym modelu radia. W moim to działa, nie wiem czemu. Jeśli ktoś wie jak to w tym tego typu radiu aktywować zmieniarkę, to proszę o informację. Wtedy nie będzie mono, tylko będzie stereo. I tu właśnie mamy L, analog, GND i right. Czyli mamy właśnie CDC audio, ground, left i right. Więc podłączamy się pod te kanały. Czyli ta właśnie wtyczka, to jest ta wtyczka od tyłu tutaj. Czyli właśnie te trzy piny tutaj w tej wtyczce. Oraz pin 14, czyli ten tutaj na dole. Jeśli właśnie nasza zmiarka nie chce się aktywować, no to trzeba się rzeźbić, wpinać się w tor AM. Więc tak to wygląda. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Te właśnie piny są dostępne tutaj, już tam wam pokazywałem w poprzednim filmie, ale teraz mogę wam jeszcze raz do mikroskopu to pokazać. Dobrze, gdyby zmieniarka działała, to ten pin na dole, na dolnym, trzeci, to jest właśnie do zmieniarki, czyli to jest pin 14 CDC data out, czy tam data chyba, a te trzy odpowiadają nam tym kolorom, niebieski, fioletowy, zielony, czyli zielony w naszym przypadku to jest left, czyli tu na samym dole mamy left channel, niebieski to jest masa, czyli mamy left, right i masa. CDC, czyli zmieniarka. No więc tak by było, ale nie jest, więc trzeba było to zrobić inaczej, na mono. No i zrobiłem, udało się. To się wydaje, że to jest po prostu takie proste, no ale to jest po prostu godziny siedzenia, testowania, zmieniania, wymyślania, coś nie idzie, rzeźba, tutaj właśnie jeden kanał nie działał, więc no to się tak wydaje, że to jest proste. Tak samo powiercenie otworów, żeby, bo tutaj przewiercam po prostu otworem i takim insertem z laptopa. Tu wam pokażę do mikroskopu. To jest taki insert po prostu z laptopa, przykręcona śrubeczka też z laptopa przez środek tego modułu, ponieważ ten moduł, pokażę wam do telefonu, ten moduł ma tutaj taki otwór, więc wykorzystałem to, żeby to zamontować. Moduł też może nie działać przez Bluetootha, tylko można mu z kabla z telefonu AUX-em podawać sygnał, więc można by sobie wywiercić tutaj gdzieś z tyłu, wiecie, na kabel przejście, przeciągnąć go przez całe radio. No i tyle. Tu w środku jest jeszcze oczywiście na płyty ten mechanizm, więc trzeba tak wszystko upakować, żeby nic tam nie przeszkadzało. Jest to wszystko na płasko porobione po płycie, jak widać te wszystkie przewody są na płasko, żeby ten mechanizm nam tutaj wszedł.
No i co? Będzie to działać, będzie wygodniejsze, bo nie trzeba będzie tej zmieniarki zwierać do masy w jakiś tam sposób. W Toledo sobie przykleiłem tutaj z przodu kontaktor, on, który jest normalnie zamknięty, żeby magnesem po braku akumulatora móc aktywować radio. No ale ten tutaj przypadek tego oto osobnika nie chce współpracować. Tu wam jeszcze pokazuję na koniec wszystkie te numery ładnie do telefonu. I tutaj też kod kreskowy na dole z numerem. To jest ten sam numer, co jest wybity na boku radia. Także taka rzeźba, niby proste, niby trudne. Piszcie, co macie za przemyślenia na ten temat, czy też przerabialiście jakieś radia właśnie w ten sposób. W kasety się całkiem łatwo wpiąć i w kasetach mamy właśnie prawy, lewy kanał. W CD-ka ciężko się wpiąć, bo tu są sygnały różnicowe niestety, więc ja w CD-ROMa się nie potrafię w tych radiach wpiąć. Jeśli ktoś umie, to też piszcie komentarz. I właśnie w ogóle ta przeróbka, to wpięcie się w Tor AM jest dzięki mojemu widzowi, który właśnie napisał pod poprzednią przeróbką radia swój sposób na przerobienie tego właśnie radyjka. Też jest o tyle trudniej, że tu nie ma tego stabilatora 8V, który jest właśnie po włączeniu dopiero radia, więc musiałem szukać tej ścieżki, gdzie się wpiąć z tym moim dokładanym stabilizatorem 5V. O, teraz go tutaj widać. Pokażę jeszcze go do mikroskopu bardziej. O, widzicie? Tu na śrubkę i ona jest trochę wgięty w dół, żeby dało się zamknąć pokrywkę radia, żeby nie przeszkadzała właśnie ta nadmiarowa tutaj śruba. O, właśnie ta śrubka. No, także to wszystko działa. Ja to idę jeszcze raz przetestować dla pewności. No i gotowe. Dobra, teraz naprawdę. Trzymajcie się. Cześć. A jednak takiego wała jak Polska cała. Nie zmieści się tutaj, bo koliduje pół milimetra dosłownie tutaj. Nie wkręci się płyty. Musiałem to przenieść na tył. Masę sobie oczywiście wziąłem z innego miejsca. Jak widać, tu są takie scalone, jakby to powiedzieć, kryształy, rezonatory kwarcowe, o. I nawet tu mi wyszła kolizja, musiałem go odgiąć, żeby tu się zmieścić, ale też tu jest wolne miejsce do masy, więc tu jest masa przylutowana, plus bez zmian, sygnał bez zmian, także po prostu musiałem to odkręcić. Odkręcamy tą śrubkę, odkręcamy tą śrubeczkę i na wtedy ta blaszka wyjeżdża, nawiercone, przykręcone, skręcone. Tak to wygląda w taki sposób. Tylko tak da się to zrobić, żeby ta dziurka, no wiecie, się zmieściła, bo ta dziurka nie jest centrycznie na środku układu, tylko właśnie w takiej pozycji jest ten układ, bo w żadną inną pozycję boczną nie starczy tej blaszki, żeby to przymocować. Chyba żeby mocować za ten otwór. No to za ten otwór to by się dało. No już nie chciałem nic tu więcej przerabiać. Idę na testy ostateczne. Może śmiasz, że tu z ostro sprawami działa, jemu cześć, jemu chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Dobrze jest, gra muzyka. A tu zobaczcie, jakbyście takie zapachy wieszali. Aż w plastik roztopiło od alkoholu. Widzicie to? Od uchwytu do telefonu. Dobra, możemy kończyć ten film. Trzymajcie się, cześć. Może śmiasz, że tu z ostro sprawami działa, jemu cześć, jemu chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Bierze lutownicę, ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.